Nie kupuję żadnych perków, najwyżej zdechnę. Ja wydałem kurwa 3000. No to najwyżej zdechnę, kurwa! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek Trybu Zombie do gry Call of Duty Black Ops 3. Chciałbym nawet powiedzieć, że jesteśmy może gdzieś w połowie, no bo w sumie ostatnie DLC do Black Ops 4, ale nie jesteśmy nawet w połowie, kochani, bo my jesteśmy teraz dopiero na mapie Revelations, a przed nami, i to jest mapa 6 z 14, no bo przed nami jest jeszcze, są wszystkie mapy z dodatku pod tytułem Zombie Chronicles, czyli odnowione wersje starych map z zombie, z Black Ops 1, z Black Ops 2 i z World at War. No ale jak mówiłem, dzisiaj ostatni DLC, czyli Revelations, znaczy czas był dołączyć do doktora Montiego w domu, miejscu, gdzie starożytne było zagrożenie śmiertelnym duszom naszych bohaterów. Bo zgodnie z fabułą, no to na Gorod Krowi zdobyli ostatnią duszę, czyli właśnie starego Nikolaja, no i mają już wszystkie oryginalne dusze nasi główni bohaterowie. Pora odpalić Revelations. Zobaczymy oczywiście standardowo do 20 rundy. Sobie troszeczkę tutaj pozwiedzamy mapki i w ogóle. A jest dosyć ciekawa do zwiedzania. Started to go wrong soon after you arrived. Now, I can understand your initial shock coming face to face with Maxis, especially after so long. But you did the right thing. You followed the plan. You brought the summoning key here. And you destroyed that bloody machine once and for all. Thing is, Maxis went and ballsed everything up. Please, you must help me. He heard voices, you see, calling to him. Only together can we prevent the destruction of your world. It wasn't really his fault. You know, he hasn't actually got his soul yet. All I got was a brain. Anyway, the key thing, as in the thing that is key, is that Maxis fiddled around with the summoning thingamajig and accidentally released an even bigger bastard. Someone even I didn't know was in there. The Shadow Man. The one and only original Harbinger of Doom. To be absolutely truthful with you. Things have got way too far out of control. This isn't any vague woo-hoo-hoo-hoo evil. We're talking about the Apothicons, the most powerful and evil entities in all the existences that ever existed. And now they're here, in our perfect world. I'm not going to sugarcoat things. It's a fucking shit show.
A przypomnijmy sobie, że to wszystko się zaczęło od tego, że nagle trupy wstały z martwych. Tak, a teraz mamy kurwa zwiastuny zagłady, apotikony, maszkarę latające i rozjebane światy. Generalnie ta mapa, no to mamy generalnie też paka puncha. To jest o tyle ciekawe, że tu przylatuje kurwa apotikon i go wpierdala. Więc będziemy musieli tego ziomka, że tak powiem, dopaść. Więc na dobrą sprawę mapa składa się tylko z tego miejsca, które tutaj widzimy, przed sobą mamy. Ewentualnie z tego domu, ale to ten, do tego domu mamy dostęp dopiero gdzieś tak w trakcie gry. Uruchommy pierwszy generator, są cztery generatory na tej mapie. Więc no, generalnie z takich, z niewielu elementów się ta mapa składa, natomiast... znaczy inaczej, mapa się składa z wielu elementów, ale z oryginalnych tylko niewielu. Bo cała reszta to są miejsca, które już znamy z serii zombie. Mamy tutaj, tam jakbyśmy poszli, otworzyli te drzwi, przeskoczyli na tamten świat, tam mamy Origins. Tutaj mamy Shangri-La, tam gdzieś jest jeszcze Verrugt, Kino Der Totem, Der Eisendrache. Generalnie to jest mapa składająca się z wielu innych map. No jedyny taki moment, który jest tutaj całkiem nowy, no to jest właśnie to, gdzie teraz aktualnie się znajdujemy. Ale tak, to jest mapa składająca się z wielu innych map. Na przykład, jak mówiłem, są cztery różne generatory w czterech różnych miejscach. Musimy je wszystkie uruchomić, żeby mieć dostęp do Paka Puncha. I za każdym z generatorów jest teleporter. Do teleporteru wchodzimy, to lądujemy w Nachtdern Untoten. I to jest o tyle ważne, że za tymi drzwiami, za 750, mamy już uruchomiony Juggernog. No więc warto by... koleżanko! A ja ciebie proszę mnie tutaj nie straszyć. Więc każdy z tych uruchomionych... co? Juggernog. Aha, nie, bo mi się już inny wątek zaczynał. Więc tak, każdy... no musimy po prostu zdobyć te punkty, mamy generator. Jaki generator? Co ja pierdolę? Juggernoga. Sorry, za dużo rzeczy myślę, bo musimy uruchomić cztery generatory, wtedy będziemy mieli różne cztery tutaj wyjścia i wszystkie prowadzą do Nachtdern Untoten, to jest bardzo ważna mapa. Tu mamy wyzwania, tylko nie, to są nasze wyzwania? Chyba tak, bo tych nie możemy czytać. Więc musimy zabić strzałem w głowę 10 furii apotikona, zabić tarczą 10 zombie, zabić każdą z elementarnych markw. Tak, wracają tutaj markwy. Wracają tutaj markwy, tylko jak widzicie są elementarne, czyli będą różne rodzaje markw. Będą te klasyczne, będą jakieś ogniowe i kurwa tam elektryczne chyba. Jest tutaj Panzersoldat, wraca z Der Eisendrache. No i oczywiście Origins. Ale kochani, ojej, ta muzyka. Ale chyba najciekawsza rzecz się tutaj, kochani, dzieje w trybie... nie w trybie, Boże, w czym? A, w skrzynce. W skrzynce, chodziło mi o skrzynkę. Najciekawsza rzecz się dzieje w skrzynce, bo tutaj mamy zarówno Thunder, kurwa, Gana, Sługa Apotikona, mamy w skrzynce Lilarni, to co niestety nie udało nam się na Shadows of Evil wylosować. Mamy w skrzynce też Ragnaroki z Der Eisendrache. Tutaj mamy naprawdę ogrom dobrych broni w skrzynce. Więc tutaj losowanie powinno przynieść same pozytywne wrażenia. Dobra, zdobądźmy te 2500, żebyśmy mieli już Juggernoga. To jest bardzo dobry pomysł, myślę. Bardzo dobry pomysł i bardzo bliski wykonania, tak patrząc na to. Nie będziemy musieli się jakoś mocno starać. Czy to jest ostatni? To jest prawdopodobnie ostatni. Doskonale. Dobra, bierzmy Juggernoga. Mamy 0 punktów, trzeba zaraz szukać skrzynki. Trzeba teraz szukać skrzynki, będziemy musieli się do niej tam dostać, bo bez broni to jesteśmy słabi. Dobra, tu będzie trzeba lecieć, czyli będziemy lecieli do świata, którego kojarzymy z Shangri-La. Dobra. Zanim tam polecimy, to jeszcze oczywiście punktów będzie trzeba w furę zdobyć, chociaż ja bym był fanem kupienia chyba RK5 na poczekaniu. No to zajebiście kupiłem, czemu ja tego nie kupiłem, halo? Jeszcze raz. Dobra.
Zajebisty to był zakup. Kurwa, zajebisty. Dobra, nie bierzemy chyba tego. Chyba. No właśnie, chyba. Jesteś ostatni? Nie. Ty jesteś ostatnia. Dobra. 890. Lecimy do nowego świata. Może jest czwarta runda, kurwa. To też nie jest tak kolorowo. No i jesteśmy kochani w Shangri-La. Doskonale pamiętamy. Tutaj był kiedyś Pack-a-Punch. Teraz tu musimy przejść. O, już mogę nawet przejść. I tu chyba skrzynka jest. Tak, i teraz jesteśmy na Der Eisendrache. Z Shadows of Evil, Boże, z Shangri-La przeszliśmy na Der Eisendrache. Tu są kolejne drzwi. Tu będzie kolejny generator też. A zanim to, to najpierw dobrze byłoby mieć już jakąś broń, bo na rundzie czwartej nie mieć żadnej broni poza tymi ze ścian, to jest trochę tak smutno. Możesz, w pizdę, ile ich tu wyszło. No nie! Ja pierdolę, no i straciłem, kurwa, wszystko do chuja, wafla. Ja pierdolę, no nie, no jak to się, kurwa, wydarzyło? Nie, no kurwa, pierdolę, nie kupuję żadnych perków, najwyżej zdechnę. Ja wydałem, kurwa, 3000. No to najwyżej zdechnę, kurwa! Dobra, kochani, zaczynamy czwartą rundę. Tym razem skrzynka jest po tej stronie. Tam się zaraz przeteleportujemy. Jak mówiłem, tam jest Origins i tam też jest część tarczy. Szkoda, że to nie jest podpisane wszystko, bo ja szczerze mówiąc tak trochę średnio ogarniam. No, w każdym razie tam jest też część tarczy. Tarczę będziemy oczywiście starali się budować. No, właśnie jaki mamy tutaj plan? Na pewno zdobyć fajną broń. Przede wszystkim zdobyć tarczę. To będzie ta tarcza, co na poprzedniej mapie, czyli będzie strzelała tym ognistym, smoczym, kurwa, ogniem. Jakąś broń. Zdobywamy wszystkie generatory, odpalamy. Zdobywamy 4 perki, bo wtedy będziemy mogli sobie jeszcze 5 dorobić za darmo na tej mapie. No, dużo będzie rzeczy. To mam nadzieję, że się wyrobię przed 20. Tyle wam mogę powiedzieć. No i kochani, jest i Origins. Jest i muzyczka z Origins. I gdzieś tutaj, jak będziemy chodzili po tych... No właśnie. Po tych okopach znaleźliśmy sobie właśnie część tarczy. Jest świetnie. Tu otwieramy kolejne przejście w okopach. No i kochani, jest tutaj... Tak jest, tutaj robot zawsze chodził. Tutaj był generator, jest generator zresztą. Także, kochani, odwzorowane słodko. W sensie tak zdbały. To jest mapa idealna dla fanów zombie, bo ona ma w sobie inne mapy, jest naprawdę wszystko to fajnie zbudowane. Ragnaroka dostaliśmy na dzień dobry. No niesamowite to jest. Fajnie jeszcze byłoby mieć jakiś karabin taki tutaj do strzelania, ale ja nie narzekam na Ragnaroka absolutnie. To bardzo potrzebne nam będzie. Tak, tutaj jest sporo nowych broni, jak widzieliśmy, jest Tommy Gun, ale Tommy Gun, szczerze mówiąc, lepiej go zapamiętałem po Mop of the Dead. A piąta runda już, o kurwa, zapomniałem. Dobra, 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 ręka mnie swędzi. Siemano panowie, co tak szybko i tak licznie. Dobra, 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 dawaj. Nie mamy amunicji, potrzebna broń natychmiast. Co to jest? No ja się chyba zestram z wrażenia. Pierwsze losowanie Ragnarok, drugie natomiast Thunder Gun. Ja takiego farta w losowaniu nie miałem, kurwa, nigdy. Jak teraz będzie jakiś, kurwa, kurwa, dobra. Chuj, szczerze, nie, albo dobra, chuj. Zajebisty cel mam. Ale kurwa, te dwa pierwsze losowania, ja jestem fanem. O nie, 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 czekaj, muszę broń przeładować, dobra. Się przestraszyłem.
Kurwa mać, gościu, co my mamy na dzień dobry? No tylko, że mówię, mało opłacalne na razie za te nasze bronie. Mogłem jednak zostać z pistoletem, to chociaż ostrzeliwał wrogów. No ale dobra, poczekajmy, niech się tu wrogowie zbiorą. Ja chętnie jakąś przytulę, broń, karabin, cokolwiek. Jakiś dingo by się tu fajnie... O Jezu, jeszcze double points. Na razie liczymy cały czas na jakichś wrogów, właśnie liczniej przychodzących. Bo nie jest dobrze. O, kurwa! Nie, no, nie dowidzę tej mopy! Kurwa, aż mikrofon rozjebałem. Halo, nie ten przycisk, kurwa, czemu ja na klawiaturze coś wciskałem? No jak mnie wkurwia ta mapa, no kurwa, wezmę cię w kozi róg i cię najebią. Ja teraz nie będę ryzykował, ja mam teraz za dobry staw. Ewentualnie możemy zrobić coś takiego. Dobra, schowaj to, zalosujmy raz i idziemy po perk. Co to jest? Drakon! Niechaj zostanie z nami na dłużej, chociaż kurwa, znowu to jest mało opłacalna broń. Ale niech będzie cokolwiek w tym momencie, co jest w stanie niszczyć. Kurwa, ten statw mi się rozkrzacza. Jezu, ale ja nie mam teraz jeszcze Juggernauta, przecież kurwa mać. Nas tak cofa. Dobra, chodźcie, kurwa wszyscy, chodźcie. Dobra. Kurwa, no nie jest dobrze. 600 punktów, siódma runda. Ja mam tylko jeden perk, mam w ogóle nic nie zrobione. Ale do cipy jest to wszystko. Znowu będzie tak, że się wyrobię ze wszystkim. Także na 18 rundzie będę miał wszystko. I sobie tylko 19 przeżyjemy, kurwa, żeby stosować się do własnych zaleceń. Bo ja też nie chcę mimo wszystko przedłużać tam do 25 i tak dalej. No bo kurwa też... Później, no po prostu jak za długo to trwa, no to już to się robi nudne pewnie dla oglądającego. Może nie tyle dla mnie dla grania, no bo tam się zawsze coś dzieje, ale no dla oglądającego na pewno. Bo wtedy już mówimy raczej o filmach dwugodzinnych około. Kurwa, no ten drakon niby bardziej punktowy, znaczy niby więcej amunicji. Nie, w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć o drakonie. Chodzi mi o to, że mi się amunicja kończy, a nie powinna tak szybko. Nie wiem, bardziej oszczędny amunicjowo, to chciałem chyba jakoś powiedzieć. Ciężko powiedzieć, ja się czasami mam wrażenie, że jestem po jakimś wylewie. Albo udarze i po prostu o tym nie wiem. Bo coraz ciężej mi się jest wysławiać, kurwa, no nie wiem, z czego to wynika. I najlepsze jest to, że ciężej mi się jest wysławiać w momencie, jak odstawiłem większość używek, kurwa. To jest też niesamowite, że w momencie, jak no średnio ogarniałem, że już mam OBS-a włączonego, to wtedy elokwencją przebijałem największych poetów trzeciej RP. Natomiast jak teraz jest w miarę fajnie, to jest takie... No i to jest mój, kurwa, maksymalny poziom. O, mamy wreszcie darmowe gabelgamy, cudownie. Co to jest? Cukierek z okiem. Co to nam daje? Zmienia widoczne kolory? Na jak długo? Może na zawsze. O mój Boże! Aha, i to jest ta zmiana kolorów, tak? No trudno. A zombie są żółte teraz. Da się je zrobić bardziej żółte. Przepraszam, to musiało paść. To musiało, kurwa, paść w tym momencie. Prawie o tej godzinie. To musiało paść. Przepraszam najmocniej. Tak nie można, to zombie święte. Ja wiem, nie. No to musiało paść. O, teraz czerwone, dobra. Albo to też może zależy od światła, Mateusz, nieważne. Jest ósma runda, czy tu będzie boss jakiś? Bo tak miałem wrażenie przez chwilę, jakbym słyszał. Ale to chyba po prostu jest soundtrack z Origins.
najprawdopodobniej. Dobra, jeżeli ja chcę zdobywać punkty, otwierać drzwi, to na pewno nie z tą bronią. Ona jest cudowna, ale dopiero jak się ma już, że tak powiem, pozycję ugruntowaną. Natomiast teraz ja potrzebuję jakiegoś karabinu, który by mi pomógł zdobywać kurwa punkty. Na przykład ICR może być. Jest on przeze mnie mile widziany. A drakon byłby przeze mnie mile widziany gdzieś na rundzie kurwa właśnie 18, jak będę już miał wszystko i będę sobie po prostu próbował tylko przetrwać jakoś. O właśnie, ja tu potrzebuję troszeczkę większej ilości punktów. O kurwa, ja już na 9 jestem rundzie? Czy was popierdoliło? Jak ja będę tak szybko zapierdalał z tym wszystkim, to może i przedłużymy sobie rozgrywkę dzisiaj, ale no... Nie spodziewałem się, że aż tak szybko, aż tak daleko będą. No i kochani, jest i Mob of the Dead. Jest i Mob of the Dead, wspaniała mapa, która niestety powraca. W sensie nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, że powraca w Black Ops 4 i dlatego niestety, bo nie wraca w najlepszym stanie. To... Mob of the Dead trochę wygląda, jakby pojechała na weekend do Filadelfii i miała swoje własne łyżeczki i strzykawkę. To Mob of the Dead nie jest w najlepszej kondycji w Black Ops 4. Dobra, kurwa, pobawmy się tym. Pobawmy się tym, bo tu kurde idą i zombie takie, i zombie srakie, wszystkie rodzaje idą. Czy ja to już zrobiłem? Zrobiłem, dobra. Uff, pizdę. Dzień dobry panom. Panią w sumie też. Czy ja mogę sobie zmienić? O Jezu, czemu akurat teraz musiałem zmienić kolor? A teraz zielone, Jezu. Jezu, matka. A jak to długo trwa? To jest też moje pytanie. Aha, dobra, czekajcie, czy ja muszę wykorzystać tę całą paletę barw? Kurwa, znowu ostatniego zabiłem. Assassin's God. Będziemy teraz w Verrugt? Chyba tak, to dobrze, bo w Verrugt jest kolejna część tarczy. Trzeba ją najpierw znaleźć. No może być gdzieś tutaj, ale ja wolę na razie otworzyć to. Tu jest kolejny generator. Tam się teraz też udamy. Tutaj to, ale ja nie wiem czy tu gdzieś... Kurwa, już mnie coś przyjebał. Ja nie wiem czy tu gdzieś... Oj, to się... Dobra, to idziemy najpierw w generator. To z instakillem zrobimy ten... Szybciej to wszystko. Dobra. Broń specjalna, nie dziękuję. Czy już? Już. Death Machine, ale czy mi to potrzebne? No może trochę. O kurwa, instakill zniknął. Pójdźmy tutaj, bo ja potrzebuję koniecznie tego, tej części tarczy. A tu była chyba część do... O! Nie, proszę! Dlaczego ja kurwa zawsze muszę być zapędzony w takie miejsce? Dobra, zaraz się przeteleportujemy po Jaggera, ale no ja jebie, co tu się dzieje dzisiaj w ogóle? Ja się czuję trochę jak na Origins w Black Ops 2, bo wtedy też cały czas nas coś jebało. Dobra, gdzie tu może być ta część tarczy? Nie pamiętam, tutaj coś mi się wydawało, ale nie. Trochę przyspieszmy, bo nie widzi mi się, kurwa, teraz zostanie zabitym. W takim stanie, w takim momencie. Jeszcze ta zmiana kolorów wcale nie jest taka fajna i super zajebista, jak się może wydawać. Coś tam było? Kurwa, nie wiem, dobra, zejdźmy na razie. Ja na razie się boję chodzić, jak ja nie mam Jaggernoga. Kurwa, i weź tę gumę. Mnie denerwuje. Czekajcie, którędy ja się teraz tu przeteleportowałem? Tędy chyba, co nie? Chyba tak. Ach, Boże. Dobra, szukamy tej części tarczy, nie możemy... Ona jest chyba tą pomarańczową częścią. Czyli powinna być bardzo dobrze widoczna. O!
Jest dobrze widoczna, nie jest pomarańczowa jednak. To rozkosznie, że mamy tu kurwa double pointsy. Ja pierdolę, wziąłem, bo myślałem, że skoro idzie jeszcze trochę tych zombie, no to niech przyjdzie, to ostatni przyszedł. Dobra, weź wyrzuj tą gumę. Co tu się teraz odkurwia? Weź mi ten kolor zabierz z oczu. Dobra, to była guma typu przeszkadzajka. Nie można było się skupić. Ja mam 14 pocisków. No to kurwa cudownie. Rozkosznie, kurwa cycaśnie. Ja pierdolę. Szczerze? Chociaż nie, jest 11 runa, to co ja sobie teraz tym nożem kurwa pokroję? A tu nie ma gdzieś kurwa ICR na ścianie? Tak, tu jest ICR na ścianie, kurwa, dokładnie tu, gdzie patrzysz, Mateusz. Pierdolę. Ja nie będę ryzykował, kurwa. Czekaj na to i kurwa, i teraz tak na ziemię. Dobra, schowaj to. Schowaj to i dokupuj amunicję. Dobra, chyba zabiłem prawie wszystkie zombie, jakie tutaj tylko są do zabicia dostępne. Otwórz to, połóż się pod tym. Tu nie ma zasilania. Aha, bo jeszcze jeden generator nam został. Hey, hated this room, co ty Nikolaj pierdolisz? To był ciekawy pokój. I tutaj też jest gdzieś ostatnia część tarczy. Dobra, to zaraz to znajdziemy. W zasadzie nie musiałbym do nich strzelać, jak będę dał radę koło nich przebiegać. Nie będę marnował wtedy na nich amunicji. Ten jeden tutaj niech zostanie. My to sobie zrobimy szybko. Nie wiem, gdzie oni są. Kurwa, z boku tutaj byli. Otworzyłem to? Otworzyłem to. Znaczy, otworzyłem. Boże, no. A wiadomo, o co chodzi. Dobra. Tu jeszcze i robimy brak grawitacji, szukamy kurwa części tarczy, bo ona jest gdzieś tutaj niedaleko. Gdzieś tu na ścianie. Cudownie. Cudownie. Tylko teraz trzeba znaleźć kurwa tę część, to też nie będzie takie hopsiu pewnie. Tamten zombie się zabił po prostu. Dobrze, że się runda nie skończyła, bo była sraka totalna. O! Tutaj? Tutaj, dobra. Bierzemy, bierzemy. Chodź, bo zaraz zniknie, kurwa, ten brak grawitacji. Mamy ostatnią część tarczy, idziemy, kurwa, teraz na spawn. Znaczy na spawn, Boże, do Netheru, no to ten. I tam też robimy sobie tarczę. Wracamy wtedy na spawna, kupujemy Quick Revive'a. Lecimy wtedy na Origins i kupujemy sobie mocne strzelanie. Dobra, robimy to. No i dobra, mamy wszystkie generatory włączone. Co w związku z tym? Jak widzieliście, jest... Szybko, szybko, szybko! Nie zdążyłem. Lata sobie tutaj ta duża, dziwna rzecz. Zwana również jako Opoticon. Wpierdolił nam nasze paka punch, naszego paka puncha. Naszym zadaniem jest go teraz powalić promieniem. Jak mamy włączony generator, wszystkie generatory, to mamy ten promień na tyle silny, że będzie w stanie tę dziwną, tę dziwną bestię powalić, albo przynajmniej bardzo uspokoić. No i w tym też trzeba upatrywać swoje szanse. Jak ją tak upowalimy właśnie, jak będzie tam alarm w Nachdoruntoten. Kurwa, runda się skończyła. Jak będzie alarm w Nachdoruntoten, no to trzeba tam wtedy wcisnąć ten promień. Mamy tego dziwnego zwierzęka powalonego. Musimy wówczas z niego podejść. Mamy kurwa Markwę teraz. Oho. I to jest kurwa elementarna Markwa. Jest fioletowa, nie wiem co to oznacza. Czy ona jest kurwa elektryczna? Chyba tak. Strzela jakimś gównem. Spierdalamy na dół. To jest zbyt niebezpiecznie. Lecimy do Mop of the Dead.
No tu w zasadzie wszędzie jest niebezpiecznie. Ciężko znaleźć na tej mapie bezpieczne miejsce. Oni chyba z boków tu będą wychodzili, ale na wszelki wypadek najwyżej się cofniemy, kurde, do... O, widzę cię, kabum, 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 kabum. Dziękuję. Bez tarczy to ja nie wiem, jak ja bym sobie poradził! Koleżanką typu Markwa, pojebało ciebie? No otwórz tę mordę, otwórz tę mordę, otwórz tę mordę, otwórz... O Jezus Maria, w ostatniej chwili ją zabiłem. Ja chętnie przyjmę. Dobra, zbieramy 4000 i kupujemy wino wdowy, które jest w kinie. Może całkiem niedługo w sumie. Dobra. Kupujemy wino wdowy i wtedy możemy lecieć po piąty perk. Możemy lecieć po piątego perka. Piąty darmowy perk, ale on, żeby go zdobyć, będzie trzeba lecieć do Der Eisendrache. No ale to te kino jest całkiem niedaleko chyba. Der Eisendrache, więc będzie całkiem, całkiem bezpiecznie. Dobra, tepamy się. Cieszę się, że akurat nam się ten Dergana teraz udało na tej mapie, to jest... No i kurwa i ten Ragnarok? Nie no, generalnie mieliśmy dużego farta. Zaprawdę ogromnego farta posiadamy my. Dobra, dawajcie. No i lecimy po czwartego perka, tylko najpierw musimy się upewnić, że nie ma tu grawitacji, właśnie. I teraz sobie skakujemy tutaj. Skakujemy, o kurwa, sobie tutaj. I teraz robimy parkour popierdolony. Jurwa, Nikolaj, nie rzyga mi do ucha, bo się skupić nie mogę. Robimy parkour typu popierdolony. Popatrz, jak ja skaczę, kurwa. Z kwiatka na kwiatek. Dokładnie jak twój stary w latach 70. Teraz tutaj i teraz trzeba trafić, kurwa. Tak jest, mamy szybkie bieganie. No niewiarygodnością się stało, że za pierwszym razem mi się to udało. I mamy jeszcze perk, który jest dobry, a nie, kurwa, na przykład trzy bronie. Dobra. Upolujmy może tego wielkiego skurwysyna. Połóżmy go spać. Tak jest, upolujmy wielkiego skurwysyna i połóżmy go spać. I nie! Tym razem nie mówię o twoim ojcu. Tym razem mówię o twojej matce. Mamy gadzinę. No i teraz, kochani, tak, on zostaje tu przyrwany do nas, przyzwany. Tutaj się nam otwierają drzwi, teraz tak, wchodzimy do niego, po czym on robi coś takiego. Jesteśmy wciągani do potwora. Tak, wszystkie decyzje popełnione w życiu doprowadziły mnie właśnie do tego miejsca. Zostałem gównem. Tu musimy strzelić w kurwa to. Czymkolwiek jest to, on wtedy wyżygiwuje z tego czegoś paka puncha. No i tu możemy ulepszać generalnie, ale nie wiem, czy ja chcę ICR ulepszać. Na pewno to jest dobre miejsce, ja generalnie tutaj zostanę na dłużej, bo to jest bardzo dobre miejsce, żeby się po prostu bronić przed zombiakami, więc my tutaj sobie zostaniemy. Pozdobywamy punkty, jak będziemy mieli odpowiednią ilość punktów, to możemy skoczyć na ziemię, żeby polosować coś, znaleźć jakąś fajną broń, później ją ewentualnie ulepszyć. Oczywiście ulepszymy też miotacz gromów, zrobimy ze Oskanona sobie. No i tak nam czas zleci generalnie. Ja nic więcej nie zaplanowałem na tę mapę. Jest tutaj jakiś ołtarz przywołania czy coś takiego, ale to tam, to jest ważne do Istarego, ale absolutnie niepotrzebne, jak się tak po prostu gra na przetrwanie. Można ulepszać tam kilka różnych broni, ale na różne sposoby, coś takiego jak na przykład, co my tam takiego ulepszaliśmy? Jak na przykład łuk ulepszaliśmy, ale to też jest tam średnio potrzebne teraz tutaj do przetrwania, plus średnio pamiętam to wszystko, dlatego się za to głównie nie zabieram. Double points. Więc w ten oto sposób planuję, żeby nam czas zleciał. W żołądku tego kurwa wielkiego apotikona będą się pojawiały różne rodzaje, kurwa, przeciwników, tych apotikonów właśnie to wciśnij. Będziemy musieli sobie jakoś z nimi poradzić. Dobra, mam 5000, kurwa.
Ja to bym chętnie poleciał polosować. Nie mam pojęcia, który to jest odwłok. Gdzie ja wylądowałem? A wylądowałem w sumie tutaj, dobra. No nie, no w sumie nie jest aż tak dobra, bo będę musiał lecieć całkiem długo, żeby dojść do paka, do skrzynki. Tu będę musiał otworzyć, jeszcze jedne drzwi tam będę musiał otworzyć. Dobra, jesteśmy teraz w... No nie dziwię się, że you remember this place. Jesteśmy w Shangri-La, ale tylko na chwilkę, stąd spierdalamy. Shangri-La też jest tutaj odzorowane w tej grze. Tutaj 500 jeszcze. No i dobra, mamy 5000 na losowanie i miejmy nadzieję, że to nam wystarczy, żeby mieć coś sensownego, bo jak nie, no to jesteśmy w cipie. No jesteśmy wtedy potężnie w cipie. Możemy sobie gumę jeszcze sprawdzić zaraz jakoś, gabulgama. Bo takie na przykład tylko nie tu, albo na widoku by nam się bardzo mogło przydać. Co to jest? Breci. No to weźmy Breciego, no bo i tak z ICR na razie żadnego pożytku nie mamy. O kurwa Dingo, dziękuję bardzo, dziękuję. Zamknęliśmy licznik, mi nie jest nic więcej potrzebne, naprawdę. Oficjalnie licznik został zamknięty, mamy kurwa Dingo jebane. Runda 14, dobra, przetrwamy do 20. Gdzieś tam w międzyczasie się może pojawić Panzersoldat, więc trzeba będzie się trochę strzec, ale no... Kurwa i Dingus, pięknie, no same na razie... Były ciemne momenty dzisiejszego gameplayu, w ten sposób, ale teraz to już jest za nami. Teraz jest już tylko dobra, piękna era. Let's go. Cudowne to jest miejsce do przetrwania, naprawdę. Żołądek bestii ogromnej, przebrzydłej. Tu będą pająki, tu będą właśnie te wszystkie bossy. To będzie naprawdę cała masa ześwirowanych skurwysynów. Możemy użyć broni specjalnej, bardzo dobrze. Więc trzeba się tutaj trochę jednak strzec właśnie w tym żołądku, ale no to nie jest żaden problem. No Max, o kurwa, chyba nie przeładowałem, ale dobra, to na razie jest mało istotne, bo i tak zaraz będziemy coś ulepszali, na przykład chociażby Dingo właśnie. I mamy Wilkor! I mamy też rundę specjalną. Rozkosznie. Kurwa, więcej tego tu nie można było już zaimplementować nam? Gdzie ja nie strzelę? Jak strzelę gdziekolwiek, to jest duża szansa na to, że coś trafi i zabije. Gdzie? Dobra. Udało nam się na pewno. No całkiem nieźle. Proszę, jak ja ładuję, to mi tu tego nie dawać. Jeśli pogniewamy. Dobra, 16 runda. Kurwa, gdzie? Halo, kolego. Coś ty żar, chłopie, że ci się pająki kurwa brzuchu zalęgły. Zadbaj o higienę żołądka. Myjesz szczoteczko czy coś? Nie wiem, nie wiem jak się dba. Ale na pewno jest to rada, którą chciałbym ci teraz wysłać. No, chyba was popierdoliło. Krz. Dobra, nie ma sensu strzelać na razie tą bronią. No, ale też tutaj jest tak niewielu wrogów. A zresztą ja zaraz to ulepszam, to i tak sobie będę amunicję tutaj, że tak powiem, odnawiał. Ja aktualnie mogę robić, co mi się kurwa chce. Co to jest? Kabum, a wiesz. Tysiąc punktów i mamy działo Zeus, kurwa gościu. Jesteśmy przygotowani jak na jebaną wojnę.
16 runda. Już 17. Leci nam ten czas tutaj. Ja się bałem, że możemy się nie wyrobić ze wszystkim, no ale z drugiej strony też sobie później przypomniałem, że nasze wszystko to jest bardzo niewiele w dzisiejszym odcinku. Kurwa, jakaś mgła się tu pojawiła. Chociaż ja bym bardziej obcował za nazwą Zjebał się. Więc kurwa, nie jest to najlepsze. Nie są to najlepsze warunki do walki. Ale że tak powiem, chyba nie miałem zbytnio opcji wyboru. Kurwa, granata. A no tak, ja mam te granaty, przecież zapomniałem. No trochę tych kurwa granatów mi tu popękało, a żaden się nie zwrócił, a szkoda. Dobra, weź to dopakuj. Tutaj niech to pęknie. Dawaj to i co to jest? Zawrócony, bardzo kurwa rozkosznie. Dokładnie, leć w imię wolności, nawracaj ludzie na moją religię, na mordorianizm. Chcę zostać papieżem nowej religii. Razem zbudujemy piękną przyszłość. Co jest do kurwy? Przeszkadzam ci? Przepraszam, nie gniewaj się, nie chciałem, żebyś się... To była jedyna osoba, której tu ufałem. Dobra. Runda 18 i następna i kurwa finito. Ja nie wiem, czy przypadkiem jakoś teraz nie będzie kurde Panzersoldata. Umówmy się, dobra, rundę 19 zróbmy sobie już na powierzchni. O kurwa, moja tarcza. Ja myślę, że na powierzchni to będzie ta łagodniejsza opcja. A ja nie mam amunicji, jak bardzo. Ale jak ja bardzo brzydko nie mam amunicji. Dobra, gdzie ja wyląduję? Znowu tutaj. Dobra, to ja bym najpierw wziął tarczę i znowu się wydostał gdzieś na spawn. Albo na Origins. No to najpierw na spawn, a później na Origins byśmy jakoś przyszli. Mamy 5000 amunicji, punktów, tylko co w związku z tym, jak my amunicji nie mamy, a do Wilkora sobie raczej nie dokupimy. No ale mamy kurwa załadowaną broń specjalną. Broń cudowną też załadowano w pełni. Coś tam się z tego ugotuje. Biegajmy tylko standardganem, bo to jest bezpieczniejsza opcja. Jeszcze to mamy przecież. Rozkosznie. Dobra, chyba zaryzykuję opinią, że jest w miarę czysto. 19 runda. Lećmy na Origins. Chcę dokonać żywota na Origins, jeżeli miałbym nie dotrwać do 20. Moje prochy mają być rozrzucone tutaj, gdzie chodzą roboty. Lubię deptanie. Idziemy. Moje rozkazy są jasne. Chuj, zobaczmy. Może wypadnie jeszcze sługa Apotikona. To w ogóle polecimy na dwie cudowne bronie. Nie. Co to jest? Banshee. O kurwa, to jest... O! Czym ty, kurwa, wielka złota rzeczą byłaś? A to ty, kurwa. Banshee to jest generalnie shotgun z Call of Duty Infinite Warfare. To miała być taka zapowiedź chyba właśnie nowego Call of Duty, ale w świecie, no, poprzedniego jeszcze jakby. Taki gest. No i misiek. Oż w pizdę, co to we mnie strzeliło? O, double points. Dobra, chodźcie wszyscy w jedno miejsce. A ja wam wypierdolę. Możemy się w ten sposób umówić. Kurwa macie, nie sądziłem, że tak wielu chętnych tutaj będzie szło. Dobra, 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 dobra. Pięknie.
I tu mamy w ogóle pułapkę z Shinonumy. No i mamy też rundę 20, kochani. No to ja skorzystam z pułapki z Shinonumy. Jak szybko mnie zabiła, kurwa, nawet na Shinonumie wolniej. I kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się... Panzersoldat?! Kurwa, dobra, nie zdążyłem go zobaczyć. Ale Panzersoldat się na 20 pojawiał. Kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku gry Call of Duty Black Ops 3 Zombie na mapie Nacht der Untoten. Trzymajcie się i cześć.